Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z pamiętnika artylerzysty. Moi drodzy, bardzo dziękuję Bobrowi z 2 DPA za tę powtórkę, bowiem ona naprawdę w świetny, fantastyczny sposób pomoże mi zastanowić się, bo nie udzielę odpowiedzi wprost, ale zastanowić się nad dwiema bardzo ważnymi dla mnie kwestiami. Pierwsza to taka związana z samą grą, bowiem ja zauważyłem, ale też nie tylko ja, bo chociażby mój stały widz, czyli La Matrix z serwera NA, zauważył wraz z kolegami rzecz mianowicie taką, że Bad Artylerie 9-tierowa bez magazynka i Bad Arta 58, ta z magazynkiem na 10 tierze, ostatnio zaczęły zdecydowanie mocniej bić przeciwników niż to miało miejsce jeszcze kilka tygodni temu. I po prostu podejrzewamy, że jakiś ninja buff dla tej arty miał miejsce. Oczywiście wszystkie zmiany w pojazdach, czy to nerfy, czy buffy, są zawsze umieszczane w patch notach, chociażby też u Domina są zawsze przecieki z supertestu dotyczące zmian w pojazdach, właśnie buffy co do pancerza, penetracji, czegokolwiek innego, czy też częściej nerfy w imię balansu. Tutaj żadnych informacji odnośnie zmian w artylerach nie było, ale mimo wszystko ja osobiście widzę o wiele częściej niż to miało wcześniej miejsce, a przede wszystkim kiedy sam grałem Bad Artylerią, taki fakt, że ta arta naprawdę potrafi bardzo mocno bić i to bardzo mocno opancerzone czołgi, chociażby typu na przykład gram ostatnio, przede mną stoi albo E3, albo E4, mam Bad Artylerię w drużynie, to było chyba E3 i Bad Arta nagle kasuje E3 za ponad 1000 punktów zdrowia. Żeby to był przypadek jednostkowy raz na wszystko, to powiedziałbym ok, fart, penetracja. Ale naprawdę widzę co kilka bitew, kiedy widzę Bad Artylerię w drużynie, czy to w naszej, czy w przeciwnej, naprawdę bardzo często widzę strzały po ponad 1000, które ta arta funduje swoim przeciwnikom. Także pierwsze pytanie dla tej bitwy to fakt, czy w tej bitwie będzie to miało miejsce, a jeśli tak, zobaczycie to i sami będziecie mogli się zastanowić, czy mam rację, czy może coś jest na rzeczy, czy może to zupełnie po prostu przypadek. Druga kwestia, bardzo dla mnie ważna. Przepraszam za ten długi wstęp, ale nie jest to materiał na vloga, a musi on dotyczyć tej bitwy, bo właśnie w tej bitwie jest to idealny przykład. Zwróćcie uwagę na nasz line-up i też przeciwników. Pierwsze co się rzuca w oczy, T32, 7000 bitew, 90 WN-ki. Drugi to u nich w drużynie Tygrys II, 13000 bitew, 162 WN-a oraz Diament w koronie, czyli S100. 5000 bitew, 40 WN-ki. Ja od jakiegoś czasu jestem postrzegany przez część ze swoich widzów i nie tylko widzów, ale osoby, które jakoś tam znają mój kanał, za osobę, która bardzo czepia się innych graczy, a generalizując ogólnie czepia się graczy, jeśli oni grają sobie ode mnie. Ja pozwolę sobie się nie zgodzić z tą opinią, bo nie czepiam się graczy jako takich, nie mam absolutnie nic do graczy typu na przykład nasz Tygrys albo nasz STA1, bowiem są to gracze porządkujący i mnie ich staty zupełnie nie przeszkadzają i to, że są czerwoni, nie znaczy, że nie potrafią grać, tylko po prostu są graczami nowymi i absolutnie nie mam do nich żadnych pretensji, mogą być dla mnie jeden punkt WN8, ale dopóki są początkujący, mają do tego jak najbardziej prawo i nie ma z tym żadnego kłopotu, ale jeśli ktoś ma 5, 7 czy 13 tysięcy bitew i wciąż prezentuje WN rzędu 100, 200, 300, to jest to gracz, który moim zdaniem nie jest człowiekiem, tylko faktycznie jest botem i takich należy tępić. To jest drugie pytanie dla tej bitwy, które dzięki uprzejmości Bobra będę miał okazję jakby pomyśleć nad nim i przy okazji Wam zostać pod rozwagę. Zastanowimy się, czy jest coś na rzeczy, że tacy gracze, czyli nasza esetka, nasz T32 oraz ich Tygrys II faktycznie są ludźmi i są osobami, które powinny w tę grę grać, a przede wszystkim powinny grać na tak wysokich tierach jak mniej więcej od 7 do 10. Przyjrzymy się po prostu ich zachowaniu i temu, co będą w tej bitwie robić. Pojawiają się pierwsze komentarze. Estobot T28 narzeka od razu na drużynę. A czy nie wiem, to coś tam wcześniej pisał CC Team, czyli nie wiem co miał na myśli, ale tutaj wyraźnie komentarz od Ru, że SZK jest botem. Wydaje mi się, że większym botem jest chociażby T32, ale to się po prostu rzuca w oczy. Gość, który jest top tierem, jednym z dwóch, zobaczcie, losowanie ma absolutnie fantastyczne, jest Batchat i S100 przeciwko ISowi 7 i E5.
gracz, który naprawdę no, powinien robić tutaj bitwę fantastyczną. Zaraz zobaczymy, co będzie robić, zaraz to się przyjrzymy, minie dosłownie minutka. Ale pierwsze pytanie, które zadałem, to właśnie skuteczność bat artylerii. Zobaczcie, jest ru i STA1. Pierwsze celowanie, zwykła pestka, pierwsze celowanie na tego ru, on ucieka. Także teraz gdzieś tam próbuje strzelać tego ru, poleciała pestka i mamy, proszę bardzo, pierwszy frag. Miało być pocelowane w ru, poszło bokiem, poleciało w STA1, który miał chyba 1350 punktów zdrowia i za tyle właśnie go skasował. Pierwszy strzał w bitwie, pierwsze trafienie, penetracja od razu w STA2. Ok, gość stał bokiem, przyjmujemy, że tam mogło tyle wejść. Jak ja grałem, szczerze mówiąc, jak grałem na przykład chociażby lorką, czyli artylerią 8 tieru, albo grałem batchatem, to mnie się takie strzały po więcej niż 300 zdarzają rzadko, 400 ok. Tutaj zobaczcie, 9-tierowa artyleria sobie namierza czołg ciężki, jakim jest E75, trafia go bezpośrednio za 531, 9 tier, czołg ciężki wchodzi naprawdę bardzo ładnie. No powiem szczerze, dwa strzały na początku bitwy i już prawie 2000 punktów uszkodzeń. Batchat kończy 75, która się właśnie teraz dziwi, what the fuck, jak to się stało, że on zginął. Przecież to niemożliwe, fucking cheat, tak właśnie, cheatem było to, że wyjechał na środek, na otwartą przestrzeń i dał się spaziować Batchatowi, który jest na górce. Teraz zobaczcie, spróba strzałów Pershinga. Tym razem niestety nieudana, bowiem poleciała ta pestka lepiej, znaczy inaczej niż chciał. Teraz zobaczcie, to zwróćcie uwagę, to o czym mówiłem. S100, top tier, stojący przy bazie za kamieniem i T32 awkujące od początku bitwy, mimo już upływu 2 minut. Kolejna sytuacja, kolejne namierzanie. Mamy tak, mamy teraz Protka i T28 zwykłego, który ma 854 punkty HP, to jest czołg. To jest niszczyciel czołgów, bardzo mocno pancerzony, poleciała pestka i mamy komunikat, że mamy frag, czyli to HP, które miał ponad 850, zgasił mu w tym momencie bober jednym strzałem. Nie chce mi się wierzyć, że bat artylera potrafi huknąć za 850 z pleszem. To musiało być trafienie bezpośrednie z penetracją. Oczywiście T28 mają te zbiorniki z paliwem dość mocno odsłonięte, ale mimo wszystko wciąż to był idealny strzał. Jest Tygrys, to ten bot, o którym mówiłem, stoi bokiem, nie wie co w ogóle co się dzieje. Dostał w tym momencie trafienie bezpośrednie z trakiem, nic sobie z tego nie robi, tylko obrócił lufę na WZ-kę, stoi cały czas na traku. Gość ma 13 tysięcy bitew, a nie wie jak się naprawia, także sobie stoi cały czas, przyjmuje pestki, bardzo ładnie jeszcze damage po traku wchodzi dla bobra. Więc się udaje go mocno obijać. Jest 28 proto. Ja szczerze mówiąc na miejscu bobra bym wybrał sobie troszkę inny cel, bo to jest bardzo trudny strzał. Zobaczcie, on stoi za kamieniem. Tam jest Pershing na fullu, miękki czołg, można by sobie go obić, ale mimo wszystko bobr się uparł, będzie tego protka bić. Poleciała pestka, zobaczcie jak perfekcyjnie jeszcze tuż obok kamienia, po prostu no... Ten strzał był idealny w każdym celu, po prostu nie można było lepiej trafić, idealnie poniosło i oczywiście w czołg ciężki, przepraszam, to był niszczyciel czołgów 8 tieru, weszło za tyle ile HP miał, nic tam nie było, żadnego jakiegoś tam strzału typu na przykład 300-400, to było dokładnie za tyle ile HP-ków mu zostało. I z 7, zobaczcie, jest 9 do 4, praktycznie mamy zdobytą mapę, opanowaną lewą flankę, środek, nasze S100 cały czas kampi. Tutaj na chwilę bitwę zatrzymam, bowiem waszą uwagę zwrócę. T32 się obudził i co zrobił T32? Otóż on sobie pojechał elegancko tutaj. I tutaj go właśnie skończył go chyba E5 zdaje się. Także no ta bitwa dla niego polegała na przejechaniu stąd, tu dokładnie pod lufę przeciwnika. Przypomnę, że gość ma na koncie 7000 bitew. T32 prawie na fullu, poleciała pestka, czołg ciężki 8 tieru, 529 punktów zdrowia zabrane, kolejny potwornie mocny strzał w, no, w czołg, który tak mocno chyba przyjąć nie powinien. 11 do 5, zobaczcie jak ogromna przewaga w tym momencie, 11 do 5, nasi są na kapie przeciwnika, RHM tutaj, E-setka, zobaczcie, teraz wyjeżdża, YOLO, teraz patrzcie na to co robi E-100, wyjeżdża na środku pola, zatrzymuje się i stoi. Także teraz w tym czasie bober sobie obrał za cel 110, która teraz jest strakowana, więc poleciała pestka wyjątkowo słabo, bo tylko 477, ale wciąż naprawdę było mocne losowanie. Czołg ciężki bez penetracji, trafiony w tył, gdzieś tam w gąsienicę, bardzo mocne trafienie, 12 do 9.
Esto cały czas dumnie, dzielnie stoi na środku, nawet bez traku, dostaje pestki od przeciwników, nic sobie z tego nie robi, cały czas stoi i po prostu się nie rusza. 12 do 9 cały czas, niestety nasi nie kapują, zobaczcie, teraz zwróćcie uwagę na tę sytuację tutaj, w której jest T28, on jest tutaj, z nim się jeszcze będzie wiązać historia, on jest w tym miejscu, zobaczcie gdzie będzie za chwilę. I Esetka w tym momencie ginie, czyli trzeci czołg, który ja podejrzewam, że po prostu gracz jest botem odesłany do garażu. Batchat pisze free bots in team, that's great. Teraz patrzcie na to, i siódmy, bardzo opancerzony czołg, czołg, który potrafi dignąć praktycznie wszystko, każdym elementem swojego pancerza przeciwko bat artylerii. Poleciała pestka, trafienie idealne prawie za 500 plus podtałka, czyli bardzo ładnie czołg ten po prostu spenetrowany. Nie było to trafienie idealne w pokrywę silnika, tylko troszkę tam nad gąskami weszło. Pięknie podpalony, jeden strzał, prawie 1000 punktów uszkodzeń. I z siódmy jeszcze tam walczy, zobaczcie, przeciwko teraz dwóm AMX-om. T28, nie mam pojęcia co robią, tutaj gdzieś walczy, teraz się obraca w tej wodzie, po prostu pełznie praktycznie po niej, on nie jedzie, on pełznie. AMX zamiast po prostu wjechać mu na plecy, obijają go gdzieś pod jakimś śmiesznym kątem, żaden z nich nie potrafi go przebić. Ktoś jest na kapie, czyli pewnie T34, który ostatnio był na ogrysku. 3652 punkty widocznego damage'u plus nie wiadomo ile, cholera wie ile tego damage'u niewidocznego już weszło, to zaraz zobaczymy. Musi coś Bober zrobić, bowiem no, jest po prostu teraz bitwa prawie przegrana, mimo takiej przewagi. T34 nie ubija arty na szczęście, bo miałby szansę ze swoim działem tutaj wbić się za całej HP, także musi teraz pomóc, jest, udaje się zdekapować. I z siódmy kończy naszego AMX-1390, na szczęście AMX-1375 kończy się siódmego, T28 cały czas gdzieś tam na końcu sobie jedzie, zobaczcie jak długo mu ta wycieczka mu zajmuje. Batchat pisze, you lost this game, AMX fuckers. Na szczęście niespokojnie AMX właśnie teraz, AMX przejeżdża z pomocą, niszczy bardzo ładnie na 17 punktach zdrowia tego T34 i zostaje E5. Moi drodzy, jest T28, wyjechał w końcu z tej wody, no taką pielgrzymkę po prostu chyba na kolanach robił, mniej więcej od tej wody, tutaj całą drogę przechodzę po prostu tutaj. Teraz spójrzcie na to, czołg ciężki 10 tieru na 900 punktach zdrowia, 900 punktów zdrowia przeciwko Batchatowi. Trafienie bezpośrednio, wiemy za ile, bowiem zniknął. Okazuje się, że koniec jest tej bitwy, bowiem E5 na 1000 punktach zdrowia, znaczy sorry, na 900 dostała drugi strzał w tej bitwie, który podpali, znaczy przepraszam, artyleria Bat Arta 9 tieru podpaliła drugi czołg i za 7, bardzo mocno opancerzony czołg 10 tieru, ciężki, i E5 również bardzo mocny czołg 10 tieru, ciężki, również podpalony. Także moi drodzy, przechodzimy do podsumowania. No i teraz moi drodzy, dwie kwestie, które poruszyłem, przypomnę skrótowo raz jeszcze ogromne podziękowania dla Bobra za tę powtórkę, bo naprawdę fantastycznie dotykają one dwóch rzeczy, o których mówię. Pierwsza rzecz, czy ta artyleria dostała jakiegoś buffa, ona i Batchat 58, bo zobaczcie teraz ile będzie damage'u. Tego widocznego było poniżej 4000. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy gracze tacy jak nasze S100, nasze T32 oraz przeciwnik w Tygrysie to faktycznie są gracze i czy dla takich, nawet nie jak to mówić, no bo jeśli nie twierdzę, że są to ludzie, tylko są to po prostu programy, które są botami, to nie mogę powiedzieć, że czy jest miejsce dla nich, tylko czy jest miejsce na taką postawę, o tak to bym nazwał, czy jest miejsce na taką postawę w grze na 10 tierach. Bo naprawdę nie chce mi się wierzyć, że w jednej bitwie spotkaliśmy trójkę małych dzieci, które nie mają nic lepszego do roboty niż przez 5, 7 albo 13 tysięcy bitew być zupełnie bezużyteczne. Wśród nich po prostu jestem przekonany, że jest coś, a nie ktoś. Także to zostało pod rozwagę. No i teraz zobaczcie podsumowanie, oczywiście odznaka mistrzowska as pancerny. Wydaje mi się było widać w XVM-ie na dole informacje o tym, jaką misję robił Bober. Misja 15, czyli tam właśnie chyba to było na T55, czyli bądź pierwszy z damage'em, expem i wygraj oraz przetrwaj bitwę. Czy się to udało? Zaraz zobaczymy. Zobaczcie te strzały. T28 dostał za tyle, ile miał, 854. STA-1 dostał za 1350, bardzo ładnie, E5 dostała za 913, także podpałka tu,
podpałka Visa 7, też 974 się udało. T34, jedna pestka za 661, także to też tam gdzieś, a nie, to były chyba dwie pestki tam w niego weszły. Tygrysek 512 i jeszcze był T28 Proto, też ładne trafienie za, tam były dwa, przepraszam, dwa trafienia, bo jedno to było splashem od Tygrysa. Teraz popatrzcie na to, podpalacz dwa razy, do tego jeszcze medal Gora i spójrzcie, 6901 punktów uszkodzeń, prawie 7000, znaczy no tak, prawie 7000 damage'u artylerią, 9 tieru, naprawdę coś absolutnie fantastycznego, 1114 punktów doświadczenia, naprawdę fantastyczny wynik, o wiele wyższy niż sojusznicy tutaj na szczęście. Nie wiem, za co ten AMX dostał tak dużo, zobaczcie, zrobił, no ok, 4 fragi, ale 1013 expa, no pewnie dlatego, że był 7 tierem, który zrobił 4 fragi, między innymi zabił T34 oraz ISA 7, więc stąd może ten ogromny bonus do expa. Dobrą naszą też bitwę, znaczy dobrą bitwę zrobił również T28, bo on przeżył i za to zrobił medal stalowej ściany. No i teraz przyjrzyjmy się statystykom. Nasz T32 pojechał, znaczy najpierw postał, potem pojechał, dwa strzały oddał, raz trafił, raz przebił, zrobił 327 damage'u. Nasza esetka postała bardzo mocno, potem przemieściła się, postała gdzie indziej, oddała 11 strzałów, dwa trafiła, dwa przebiła, zrobiła 1000 damage'u. Po drugiej stronie ich Tygrys, o którym mówiłem, oddał 8 strzałów, 8 trafił, dwa razy przebił i zrobił damage'u sumarycznie 245. Także pytanie za 100 punktów, czy są to ludzie, czy są to boty, bo absolutnie wydaje mi się, że to, co tutaj się działo, chociażby z tą esetką, można spokojnie podciągnąć pod zachowanie bota, który kampi całą bitwę, mimo faktu, że po prostu nie jest świadom tego, że jest top tierem, który ma przeciwko sobie tylko dwa inne top tiery, może spokojnie robić bitwę o wiele lepszą, po prostu stoi całą bitwę za kamieniem i do tego się ogranicza, że potem tylko zmienia miejscówkę, stoi bokiem, daje się obijać, nie rusza się absolutnie w ogóle, po prostu czeka na to, żeby go skończyć. 11 strzałów oddanych, 9 trafień, 6900 damage'u z tego dystansu mniejszego niż 300 metrów. Było troszkę tego damage'u, niewiele, ale mimo wszystko przyczynił się, bo zbił 32 punkty kapa. Do tego jeszcze 9 wrogów uszkodzonych, 4 zniszczeni, 64,5 tysiąca zarobku, 39 tysięcy na czysto i exp z premką 1671, a że była to bitwa w czasie misji, to wpadło drugie 1600, więc sumarycznie 3510 expa z premką. Także moi drodzy, pod rozwagę i pod Wasze komentarze pod filmikiem zostawiam obie kwestie, buff dla artylerii i zachowanie tych zachowanie obecność tego typu. No właśnie, jak to nazwać. Dobra, nieważne. Jeśli Wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę i bardzo szczerze Was zachęcam do poruszenia w komentarzach obu kwestii. Będę je pilnie czytać i będę na nie również pilnie odpowiadać. Tylko jeszcze ciekawostka. IS-7 zrobił, zobaczcie, 6838. Także naprawdę też niezłą bitwę on rozegrał, ale tym razem artyleria była po prostu lepsza, bo prawie 1000 hapsa weszło z podpałką w plecy. Także to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć. Moi drodzy, jeszcze jako podsumowanie i takie dopełnienie obrazu tego, o czym mówiłem, chciałem sobie spojrzeć na obu graczy, o których wspomniałem w tej bitwie, czyli na gracza z jednej strony na Tygrysie drugim po tamtej stronie i esetka po naszej stronie. Gracz o niku 120-278 to gracz, który był w Tygrysie. I lecimy sobie, prawie 13 tysięcy bitew rozegrane na koncie i teraz sobie spójrzmy, najwięcej bitew rozegrał na T34 85, prawie 2100, do tego SU-100, IS, PZ3x4, T34 i tutaj na 8 miejscu prawie 300 bitew na ISie 3. T34 85 mam rudego, więc wiem jak to strzela, to jest 1,5 celnego strzału na bitwę, tutaj tego nie znam, domyślam się, że również około 1 z groszem strzału IS, jeśli ma trolla, to jest jeden strzał na bitwę. ISA trzeciego znam bardzo dobrze, to jest jeden strzał i trochę, bo 390 średniego to tak naprawdę przy dwóch strzałach byłoby to 780, tutaj jest 472, więc jeden strzał po prostu tak naprawdę w jednej bitwie robi dwa celne strzały, w innej robi jeden i tak mu się to mniej więcej kończy.
Bardzo ciekawy medale, co jest tutaj właśnie na to chciałbym waszą uwagę zwrócić. Jeden medal zagończyka, czyli po prostu, jeśli ktoś nie wie, to polega on na tym, że musimy zdobyć bazę przeciwnika w całości 100% bez pomocy nikogo innego, nie będąc wcześniej wyświetlonym przez nikogo w czasie całej bitwy, także po prostu stoimy, kampimy na końcu mapy, a potem, kiedy bitwa ma się ku końcowi, jedziemy do bazy przeciwnika tylko po to, żeby ją zająć. Niech inni za nas bitwę wygrają, my nie zrobimy nic. To jest jeden medal, czyli odznaczenie, a tu jest aż 5 odznaczeń niewidzialnego, czyli też dla mnie medal absolutnie nie do zdobycia, bo polega on na tym, że trzeba 5 bitew z rzędu przetrwać bez bycia uszkodzonym i każdy pojazd ma swój osobny medal, więc to nie jest jeden medal po prostu razy 5, tylko on ma na 5 najwyraźniej pojazdach 5 razy udało mu się być w bitwie, w której nikt mu żadnych uszkodzeń nie zrobił. Także no też bardzo fajnie doświadczy o nim, jak duży wkład ma w bitwę. Przechodzimy teraz do gracza z setki. To jest absolutnie fantastyczne, co tutaj będzie można zobaczyć. Niemiec, zestaw medali, zobaczcie, identyczny. Jeden rider, czyli zagończyk i 5 również niewidzialnych, mimo tego, że bitew ma sporo ponad 2 razy mniej. Tamten miał 13 tysięcy, teraz jeszcze spojrzę, a nie, przepraszam, 12766, ten ma 5338. Medale te same, jeden medal zagończyka 5 razy udało mu się być przez ileś tam bitew po prostu nieuszkodzony przez nikogo, ale o tyle jeszcze ciekawe jest, bo jest to Niemiec i on bardzo wspiera niemiecką myśl zbrojeniową, gra bardzo dużo czołgami niemieckimi, ale również gra artami, a obiegowa opinia głosi, że żeby grać artą można nie mieć mózgu, oczu, obu rąki, tylko jedną nogę i tylko po prostu trzeba sobie klikać, tak mniej więcej tak sobie, sobie klika i robi damage na arcie. No to zobaczymy właśnie, spójrzmy sobie na jego osiągnięcia. E7 piątka, ponad 450 bitew, 305 damage'u, czyli poniżej jednego celnego trafienia na bitwę. Tygrys drugi, też spoko, 278 i dochodzimy do Hummela. Prawie 370 bitew, 32 punkty uszkodzeń na bitwę, GW Tygrys, przepraszam, GW Pantera, 46 uszkodzeń na bitwę oraz Grill, 17 punktów uszkodzeń na bitwę. Powtórzę, 17 uszkodzeń w 182 bitwach średnio robi. Kurde, co się dzieje? Grillem, artylerią 5 tieru, artylerią 6 tieru, czyli Hummelem robi 32, no i tutaj podciąga sobie staty na GW Panterze 46 średniego damage'u artylerią, 46 średniego damage'u artą 7 tieru. Podobno nie trzeba umieć nic, tylko wystarczy klikać artą i damage sam wchodzi. No to właśnie widać, mamy idealny przykład, że udaje mu się średnio. Wkład ma taki, że udałoby mu się połowę HP w tej jedynce zbić, jakby trafił. Tak, to wtedy te 46 damage'u by akurat zrobił. Także no moi drodzy, odpowiedzcie sobie sami, czy, i zobaczcie, to gracz bardzo aktywny, 13 bitew dziennie, widziany cały czas, jest po prostu gra praktycznie co chwilę. Więc odpowiedzcie sobie sami na pytanie, albo zastanówcie się, a ja oczywiście wasze komentarze bardzo chętnie poczytam odnośnie obu kwestii tego typu zawodników, jakkolwiek by to nazywać, i ich obecności w grze, czy jest to coś, co powinno mieć miejsce, a drugie, co myślicie o tym potencjalnym buffie dla artylerii francuskich wyższych tierów. Także to tyle i zostałem pod waszą rozwagę, czekam na komentarze i opinie.